czym jest Gamescom? Bo w większości ludzi się kojarzy, czym jest Gamescom właśnie. Już robisz Instagramy? Skąd wiedziałeś? Jedziemy na Gamescom. Krzysiek poleciał innym samolotem wcześniej lać z tulejarzy, zanim przejedziemy już będą zlani. W Pradze najpierw. Najpierw będzie w Pradze lał. Lecimy. Teraz lecimy. Jeszcze nie lecimy. Co robią. Dotarliśmy do hotelu. I okazuje się, że jest strasznie tutaj droga woda w tym hotelu. Więc jak typowi cebulacy, idziemy na miasto kupić wodę. Udało się, jest woda. Jesteśmy w tym samym hotelu, w którym byliśmy w zeszłym roku z Energikiem. I nie jest wykluczone, że jesteśmy nawet w tym samym pokoju. Słynna katedra w Kolonii. Słynny Piotr Szykowski. Nie, do nas. Coraz mniejsze te obiektywy robią. Widać mnie? Będziesz taki malutki. I jak wrażenia? Dzikie. Ale w ogóle czym jest Gamescom? Bo w większości ludzi się kojarzy, czym jest Gamescom właśnie. Była sobie jakaś taka impreza w Lipsku w 2002 się pojawiła, nazywała się Games Convention. I Games Convention do 2008 istniało. Potem przeniosło się do Kolonii i zmieniło nazwę na Gamescom i od 2009 już Gamescom jest w Kolonii. To co większość ludzi tego nie kojarzy, nie ma w ogóle jakby poczucia skali, Gamescom jest największą imprezą grową na świecie. Największą, jeżeli chodzi o ilość ludzi, która tu przybywa. W zeszłym roku było 370 tysięcy. Dla porównania, na E3 bodajże 2 lata temu było 70 tysięcy. To jest ta skala, tak? I jest to też największa, jeżeli chodzi o ilość wystawców, bo ponad 1000 wystawców jest tutaj w tej chwili. Nie jest najbardziej prestiżowa, bo E3 wiadomo, że jest najbardziej prestiżowe, chociaż po ostatnich problemach z bezpieczeństwem danych nie wiem, czy tak zostanie. Na E3 są zawsze największe ogłoszenia, ale Gamescom jest największy i tutaj może każdy przyjechać. Owszem, drugi koniec Niemiec, ale jak patrzyliśmy sobie wczoraj na mapach google'owych, można w 10 godzin z Łodzi dojechać na przykład. Albo w 17 samolotem. Albo w 17 samolotem, jak Energik wczoraj. No. Pierwszy zamknięty pokaz. Oto jest ziemia polska w Niemczech. Tutaj widać polski wydawca, więc generalnie przejmujemy Gamescom. Przejmujemy Gamescom, potem Kolonię, potem Niemcy. Sny o potędze. Wbiliśmy sobie na strefę relaksacyjną YouTube'a w nadziei na żarcie. Żarcie niestety skończyło się pół godziny temu. Ani relaksu, ani babcia. Właśnie tu jest tak, że z relaksem trochę ciężko. Chyba pójdziemy szukać szczęścia gdzie indziej. A tak poza tym Gamescom zakłuł mnie w kajdany. Opierałaś przed chwilą swoje plecy o cały YouTube gaming. Jakbyś się oparła za mocno, wszystko by padło. Dobrze, że tak delikatnie się opierałam.
takiego chickena zamówiłem. Mocno punkowego. Można tu zobaczyć wiele rzeczy. Final Fantasy, Iron Man VR, Death Stranding, Hydrant. Ze swoją nową furą. Marvel Avengers. Nawet się nie starali, żeby te postacie były podobne do kogokolwiek tutaj. Kończy się pierwszy dzień Gamescomu, ten taki bardziej prasowy, jest bardzo malutko ludzi to jeszcze. Jutro będą hale zagłady, bo się tłumy zwalą. I wtedy po prostu ze strefy biznesowej nie wyjdziemy nawet na pół kroku. Wyjdziemy, żeby to nagrać i wam to pokazać. Jak się nazywają mieszkańcy kolonii? Nie wiem, koloniści chyba. Piją wodę kolońską. Długi dzień przed nami, więc trzeba zrobić dobrą bazę. Jemy dużo. Pędzimy biegiem, żeby dotrzeć na liczne pokazy gier, które będą od 9 do 17. Dzisiaj jesteśmy zapisani na masę różnych pokazów. No i biegniemy do tego Kölnmesse, czy jakkolwiek to się wymawia, na tych takich kolońskich, międzynarodowych targów poznańskich. My tu sobie przyszliśmy na cyberpunka, a tu przedstawiciele umierającej prasy papierowej. Skończyliśmy nasze prezentacje, pokazy na dzisiaj i idziemy do hal zagłady. Czy jesteś gotowa? Chyba tak. Zobaczymy. Dum, dum, dum. Targi na dzisiaj i zmierzamy w tej chwili do hotelu zostawić łup, a potem szukać jedzenia. Jutro jeszcze dwa pokazy i do domu. Cieszysz się? Że dwa pokazy? Bardzo. No, już jesteśmy zmordowani tym łażeniem dosyć mocno. Nietoperze. Albo jakiś coś. Nie wiem, no trudno powiedzieć. Ostatni dzień Gamescomu, jesteśmy po ostatnich dwóch pokazach i właściwie zaraz będziemy zmierzać już na kolejkę, którą pojedziemy na lotnisko i potem polecimy do Polski. A teraz idziemy jeszcze coś zjeść, żeby potem nie być głodnym w drodze na lotnisko i wracamy do Polski. Co jesz? Risotto. Niemiecki risotto. Niemiecki risotto. Der risotto. Der risotto. Der Beigel.
Człowiek i jego smok. No i w korku utknęliśmy. Wylądowaliśmy w Polsce. Prawie w domu. Tak, dwaj łodzianie idą i nagle? Nagle się ta, trafiamy, nie? Wiadomo. Właściwie się zorientowałem, że mam takie same okulary jak Krzysiek. No. Także no. W jednym sklepie w Łodzi, no. Mamy takie same, mamy takie kamery, same kamerki. Mamy takie same okulary. I jeszcze mamy takie same plecaki. Tam plecak, więc generalnie wszystko kradzione w Łodzi. Spadło z tira, znaczy. No nie, no, koło Łodzi jest przelotówka, to tam dużo rzeczy w tira spada, nie? No. Ale nie wziąć. No.